Cześć, ja jestem Juno, a to jest kolejny odcinek z serii Zagrajmy w Tomb Raider 5 Chronicles. Jesteśmy w poziomie The Base. I tak, Lara ubrała nam się troszeczkę bardziej niż w innych poziomach i innych lokacjach. Doszło nawet do tego, że zobaczcie, czapeczkę nałożyła. I mamy tutaj, ojej, takie miejsce, magazyn, nie magazyn. Oczywiście najpierw cudowna prezentacja tego miejsca. No przyznam, że to akurat miłe ułatwienie. Groźne dźwięki i groźne coś przy suficie. Tak, tego czegoś musimy unikać, czyli po prostu musimy pokonywać wszystko biegiem, dlatego że chyba wystarczy jedno uderzenie i po prostu Lara umiera. I tyle. Dobra, więc tak, najpierw biegniemy po prostu przed siebie. Oj, troszeczkę nie tutaj poleciałam. Tu jest szafa. Pierwsze co, to trzeba ją chyba przeszukać. Co też oczywiście troszeczkę trwa. O, mamy kluczyk. Cudownie. No już, Laro, ja bym się nie bawiła w zamykanie tej szafy. No ale dobra. Lecimy teraz. Dokąd my lecimy? Oj, oj, oj. No świetnie. Troszeczkę się zagubiłam, niestety. Gdzieś tu powinny być... Aha. Chyba wróciłam stąd, skąd przybiegłam. Więc dobra. Lecimy do drzwi, gdzie zrobimy z tego klucza użytek. To nie jest to. Ej, zagubiłam się zupełnie. Tutaj była szafa. Zaraz jak to mnie capnie, to będę miała. No przecież to nie tutaj. No, zaraz. Do szafy, punkt odniesienia. No i chyba powinnam po prostu tam gdzieś pobiec. To nie wiem, z czym miałam problem. Co, tutaj gdzieś? O, no oczywiście, że tak. A ja się męczę, nie wiadomo po co. No, w sumie nie wiadomo po co. Tak. Co mi ta prezentacja poziomu dała? Dobra, już jak udało się przebyć to wszystko. Oho, dzikie dźwięki. Paru miłych panów sobie pozwolimy ustrzelić. A może poczekamy, aż panowie wyjdą? Przez szybę i... O tutaj, o tutaj! Ale mi i agent. Lara, 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 Lara. No, muszę przyznać, że nie byli to zbyt godni przeciwnicy. Okej, podnosimy kartę. Jaki berecik. Zapis. Rosyjskie moherowe bereciki. Nie ma nic piękniejszego. W kolorze różowym. Dobra, przeszukajmy szafkę. Bo wiadomo, w szafeczce zawsze coś ładnego można znaleźć. Na przykład Uzi. Które nam się na pewno przyda. Tak patrzę. Czy coś tu jeszcze jest? Nie. Chociaż po Rosjanach to bym się czegoś spodziewała, aczkolwiek czegoś, czym Lara by się raczej poczęstować nie chciała. I dobrze. To przykładna obywatelka. Dobra, teraz znowu czeka nas bieganie po tym wstrętnym pomieszczeniu. Mam nadzieję, że się jakoś głupio tutaj nie zagubię. Dobra, są pierwsze drzwi otwierane właśnie za pomocą karty. I z tego co pamiętam, mam nadzieję, że to są te, o których myślę, że to są te. Śliczny pas na nas wyskoczył. Nie lubię takich ślicznych piesków zabijać. I przy okazji rozwaliłam
No, jakieś tam blachy, nie blachy. Mniejsza o to co. Ważne, że rozwalone i ważne, że róża jest nasza. Tak swoją drogą, na takim rosyjskim, brzydkim, no, takiej rosyjskiej, brzydkiej bazie, to ja nie wiem skąd takie ładne, złote róże, ale no cóż, kreatywność twórców nie zna granic. Mogli pomyśleć o różnych sekretach dla różnych lokacji. To by było fajne. Na przykład tutaj w Rosji złote flaszki. O, to by było bardzo odpowiednie. Nie pamiętam, co tu dokładnie było, czy coś na mnie wyskakiwało. A, nie, nie. Teraz moje ulubione skakanie po skrzynkach. Ach. No nic. I jeszcze pamiętając, żeby nie dać się temu, nie wiem nawet jak to nazwać, temu chwytakowi złapać się. Trzeba na to uważać i tyle. Dobra. No, świetnie. Dobrze, że zapisałam, bo nie mam zamiaru biegać 10 razy w tę i z powrotem. Dobra, chwytak tutaj już chyba leci. Oj, pewnie jest nade mną. Nie, się ładnie minęłam z nim. Oj, teraz na dół zleci pewnie. A my sobie pobiegniemy tutaj, bo tutaj jest apteczka. Dobra, spróbuję ją jak najszybciej zgarnąć. No, Lara. No nie, teraz to mnie... Cholera jasna. No, no nie. Ja się tak nie bawię. Sorry ludziska, no ale trzeba przed chwytakiem uciekać, a nie tak się jak jakaś łamaga mu dać. Ła, dobra, zaraz tam opadnie pewnie gdzieś. A ja może tutaj powinnam sobie zapisać, tylko właśnie tak bezpiecznie na kolejnym slocie, bo to wiadomo, z takimi rzeczami jak apteczka to... Dobra, teraz trzeba na środeczek wrócić. Chwytak opadł. A teraz tak. O nie. Tutaj. Teraz tutaj. I... No i uda się... Tak, udało mi się, udało mi się. Jestem z siebie dumna, taka dumna, że aż chyba zapiszę po raz już, nie wiem, który. Dobra, więc idziemy... A, tak, najpierw jeszcze przycisk. Chciałam tak ładnie powiedzieć, że idziemy rozprawić się z gościem, który tutaj... Ej, nie dali mi postrzelać. No, trzeba było trochę widowiskowej akcji dodać, co? O, a na stoliku termosik, jakiś lunchbox pewnie. No i co, Laro, powiesz? Chcesz pobawić się chwytakiem? Nie? Ja też nie, specjalnie. A jednak! No ale przynajmniej dobre to, że ja nie muszę tego robić. No i przejście nam się otworzyło. Ale zanim tam pójdziemy, to zaraz tutaj... O, przycisk sobie wciśniemy. Aha. Zamiast... najpierw myślałam, że ona wciska tylko ten czerwony, ale jeszcze tutaj szafeczki są. A tutaj Lara się nie bawi w jakieś tam czerwone, malutkie przyciski. Całość przyciska, co tam? No, amunicja do Uzi. Przyda się, przyda.
Bo niestety w tych bardziej, jak to ja nazywam, militarnych levelach, no niestety zawsze jest więcej gości z bronią, którzy oczywiście nie są zbyt przyjaźnie nastawieni. A teraz tak, zanim pójdziemy tam, gdzie to twórcy nam zaplanowali, to jeszcze czeka nas wyprawa po... Zaraz, czy ja tam doskoczę? Mam małe wątpliwości, więc pozwolę sobie chyba tak troszeczkę naokoło, ale wiecie, lepiej naokoło i powoli, niż miałabym spaść i musiałabym wracać z powrotem. Oj, wow, ale mało brakowało, tak się na krawędzi zatrzymałam. Dobra, zapisik tutaj, żeby scenki nie musieć oglądać. Ach, jak ja te scenki uwielbiam. No, drewniana skrzynko, masz szczęście, że tu byłaś. Dobra. Ej, czy mi się coś pokićkało? No przecież tutaj zawsze były naboje jakieś. Nie było tu? Tam chyba leżą. Gro, nie żartuj sobie ze mnie. Ja tak ładnie się... Tak, leżą, no proszę. Gra się wystraszyła mojej groźby najwidoczniej. Dobra, teraz ostrożnie zejdziemy. Aha. Dobra, tutaj mogłam i tak, a nie tyłem. No ale wiadomo. Życie trzeba cenić, szanować i takie tam. Biegniemy sobie, biegniemy. Oj, dzika muzyka. O nie, dwóch brednych dziadów. Lara! A wiecie co, się tak zabawimy. No. I zobaczcie, w dodatku żaden z nich nic mi nie zostawił. Zaraz, co tam? Aha, czyli możemy pójść tu, możemy też pójść w lewo. I osobiście wolę chyba właśnie pójść w lewo i lepiej sobie wybiorę pistolety na wszelki wypadek. No co, piesek tu na mnie wyskoczy? Nie? Ej, wydawało mi się, że coś słyszę. Nieważne. Oj, Laro, Laro, Laro. Proszę mi tak brzydko nie spadać. Ja wiem, że tu jest śnieg, wszystko pewnie jest śliskie i niepewne. No ale to nie powód, żeby sobie spadać. Nie wiadomo gdzie. Teraz tu gdzieś był sekret chyba, z tego co kojarzę. Czy ja tam doskoczę jakoś po ludzku? Auć. No świetnie, jeszcze życie stracić musiałam. Nie no, ja jestem pewna, że tam się jakoś skakało. Może teraz zapiszę, zanim podejmę próbę doskoczenia tam. Nie, na pewno był tutaj sekret. A może tam, na wprost po prostu. A zaraz zobaczymy sobie. Nie, na pewno nie. To może ja po prostu mam doskoczyć, nie łapiąc się, tylko tak po prostu? Patrzę, że wątpię w umiejętności Lary. No proszę bardzo, jest róża. Jednak. Nie zazdroszczę Larze tutaj wspinania się po tym śniegu. Sama wiem, jak ciężko jest w górach, po szlakach chodzić, gdy wszędzie leży wstrętny śnieg, a co dopiero mówić, wspinać się po takich skrzynkach i w ogóle. Dobrze, że Lara nabrała wreszcie... Tu ktoś jest, nie? Jest, jest, jest. Że Lara nabrała wreszcie rozumku... No ej! No co to ma być? Znowu mi życie zjechał i będę musiała apteczkę wziąć. No chociaż one i tak się zerują. Jednego bezpiecznika brakuje, no pewnie. Teraz się jeszcze w elektryka trzeba będzie bawić. Dobra, więc zaraz. Czy on nic nie wyrzucił dla mnie? A, no właśnie, tutaj mi się ten klucz wtopił w kamyki, żebym po prostu go ominęła.
To jest w sumie najistotniejszy przedmiot, po który tutaj teraz przyszłam. Więc wreszcie możemy zrobić z niego jakiś użytek. Oj, wystraszyłam się, że drzwi zostały zamknięte. I tak przez moment miałam pustkę w głowie. Oj, ktoś pewnie na mnie wyskoczy tutaj. Więc lepiej mieć pistolety na wierzchu. Nie? Nikt nie wyskoczył. No ale przynajmniej mamy dziurkę od klucza, więc wiadomo co zrobić. Teraz wyskoczy. Albo nie. I am still an admiral of the Russian Navy, and as such, demand respect. While you accept my bribes for use of the submarine, you are under my employ, and will follow my instructions without complaint. If I deal with the like of you to keep my men in bread, it does not make me one of you. Ha ha! Relax, my friend. We are two sides of the same coin. Mafioso filth. Sorry, rozwala mnie ten ich akcent. Hurry on with that box. Our new commander demands efficiency. Enough, enough. Orden seal. Wow, a ty mnie zimno? Toż jak nawet Lara włożyła czapeczkę. As you have promoted me to commander, is it not fitting to board before the admiral? Okej, więc to oznacza zapis, dlatego że nie chcę ich. No, rozwala mnie, bo rozwala ten ich akcent, ale to nie znaczy, że będę chciała tego wysłuchiwać drugi raz, a prawdopodobnie przynajmniej raz spadną. Jak ja siebie dobrze znam, co, ludziska? Dobra, tam mamy ładne rzeczy. Bo amunicję do rewolweru. No i też ten, do zbliżenia, że Lara będzie mogła pobawić się w snajpera. Zaraz, teraz to chyba w sumie... Mogę tak normalnie sobie zejść, prawda? Nic mi to... troszeczkę życia mi spadło, ale... Mówi się trudno. Czyżbym teraz tutaj miała iść? Nie. Zaraz, to co ja? Mam wrócić do środka teraz? Czy już... Wszystko mi się pokręciło, co? Gro, nie lubię jak mi się wszystko kręci. Ej, no, o co chodzi? A, okej, tutaj są drzwi na kartę. Już się wystraszyłam, że po prostu nie wejdę do środka, że utknęłam na wieki na jakimś nie wiadomo o czym. Zaraz, coś tu będzie. Piesek? Piesek? Piesek czy facet? Facet strzelający, tak? Piesek! Dobra. Jejku, jak mi ich szkoda. Ale w sumie wolę takiego pieska, jeśli ma być moim przeciwnikiem, niż faceta z bronią w momencie, gdy tego życia prawie nie mam. Oho, kolejne drzwi. Dobra, może lepiej zapiszę. Chociaż zanim pójdę do tych drzwi, to myślę, że warto byłoby te szafki sprawdzić. Ciągle... No właśnie. Ciągle się boję, że... tak nie wiem, lecąc po przyzwyczajeniu z poprzednich części będę tutaj opuszczać takie rzeczy właśnie, które zostały wprowadzone. A więc wszelkie te szafeczki, nie wiadomo co. O, proszę bardzo, mamy przedmiot zagubiony w akcji. Ale zobaczcie... Jaki to któryś z tych Rosjan jest bredny? Ukradł bezpiecznik i schował go w swojej szafce pod prysznicem.
No to po prostu mentalność człowieka wschodu i tyle. Nie no, żartuję, żartuję. Ja nie kieruję się stereotypami. Właściwie uważam, że są krzywdzące, aczkolwiek jako, że do życia, do siebie ogólnie z dystansem podchodzę, to wiecie, zawsze przyjemnie z takich stereotypów i różnych takich rzeczy pożartować, ale oczywiście mając na uwadze, że to są tylko żarty, prawda? Nie brać wszystkiego jakoś tak na serio. Ogólnie życia nie brać tak na serio. Po co? Jej, mamy cudowną broń, mamy cudowną broń. Ale zanim zacznę tańczyć ze szczęścia, lecimy pod prysznic. Ale nie, moi drodzy, za wcześnie się ucieszyliście. Lara nawet czapeczki nie zdejmie. My nurkujemy sobie i płyniemy po sekret, który mam nadzieję, że jest po prawej stronie. Bo jedno to ślepy chyba zaułek, a drugie to sekret. Więc... Oj, co jest? Chyba źle popłynęłam. A nie, tutaj, tutaj, okej. Naprawdę długa droga. Że aż można w międzyczasie zwątpić, że płynie się w jakimś tam celu, ale chyba... Nie, to chyba tutaj. Rany, zaraz mi się powietrze skończy, albo i nie. Jest i róża. No, czyli tak jak mówiłam, jest sekrecik. Cudownie. No to myślę, że można... A w sumie można i wrócić. Bo dlaczego by nie? Tak, co ja chciałam powiedzieć? A, no może, że... Dobrze, że to nie jest labirynt jakiś podwodny, bo i tak mogłoby być. Chociaż dziwne rzeczy w takich bazach robią pod prysznicami. Zobaczcie, jakby komuś jakiś, nie wiem, łańcuszek, obrączka czy coś takiego spadło. No dobra, w rosyjskiej bazie obrączka, łańcuszek, co ja gadam. No ale cokolwiek, tak? Nawet głupie mydło, no nie wiem co tam. Co by mogło im spaść. No to jakby tu spadło, to tak trochę kaplica. Ktoś by czegoś nie odzyskał. Dobra. Patrzę, że już i czas szybko coś zleciał wyjątkowo. Nie wiem, wyjątkowo szybko mi leci. I czas, i zapisy. Wow! Już ponad 70. Kolejne rekordy. No nic. Myślę, że na dziś to tyle. Więc trzymajcie się. Cześć!